Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid Ground Zeroes. Jest to prawdopodobnie koniec tegoż prologu do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Bo w tym odcinku właśnie mam nadzieję, że zakończymy całe to wprowadzenie. Czy jest tutaj ktoś jeszcze oprócz tego typa? W kucki. Okej, tam jest koleś. I tam też. O, kamery. Co jest? Znalazł? Nie znalazł, dobra. Chyba nie, czyli widzę, muszę jednak tymi to zrobić. Muszę zrobić lornetką. Jeden koleś. Drugi koleś. I druga kamera. Okej, pytanie, czy ja mogę zniszczyć tę kamerę? Okej, to jest też z tłumikiem. Stary, już wszystko wiem. Dobra, sprawdźmy. Okej, tam był jeszcze koleś. Dobra, czyli... Krótko mówiąc, nie był to najlepszy pomysł. Serio? Dobra. Ten jeden tylko, czy ktoś jeszcze? Ten jeden chyba. Oj! Celuj w głowę! No nie! Jest! Dobra, trafiłem! Jezu, ale było blisko! Ale było blisko! Dobra, ale kamery oczywiście widzą te ciała. Kurde, ale nie mam cela. Bęk. Ostatni. Kurde, pociski mi się kończą. Mam jeszcze 4. Dobra, trafiłem go normalnie. Okay, są zaalarmowani, ale za chwilę powinno się obejść po kościach. Kamera zniszczona, tamten zaraz padnie. No dobra, myślę, że mogę sobie ich odpuścić tutaj. Ale gdzieś to, o właśnie, gdzieś to jest kolejny magazyn. A co za tym idzie, może tu być amunicja do mojego pistoletu usypiającego. Sprawdźmy, co tu jest. Jest shotgun! No tak średnio. Jest mina. Mina też mi tak nie odpowiada. To jest dokładnie to samo, co mamy teraz, ale więcej amunicji. Więc mogę sobie wziąć. Jest więcej granatów dymnych. Tutaj. O, co to jest? Jakiś mismatch. To jest co? Mismatch, ale co, że amunicja się nie zgadza, czy jak? Chyba tak. No nie no, kurde, nie ma amunicji usypiającej, ale szkoda. Oj. Wow, to się nazywa mieć więcej szczęścia niż rozumu. Ja nic nie widziałeś, koleś. Cicho tam siedzi. Okej, tam się typ ujawnił mi. Kurde, mogę poczekać, aż skończę gadać. Dobra, myślę, że na razie mogę ich tak zostawić, jak są. Ale też gościu się sobie nigdzie nie wybiera. Dobra, zobaczmy, co się tutaj kryje. Takiego.
Okej, okay, jest kolejny koleś. Nie, nie to. Dobra. Nie wychylę się teraz, żeby go zaznaczyć, bo inaczej mnie zauważy. A pytanie, czy jest tu jedynym gościem? Nie, no nie ma prawa mnie widzieć. Obróć się. O. Pięknie. Teraz sobie go Aha, mogę go zaznaczyć nawet za osłony. Dobra, warto wiedzieć. Okej, okay, normalne patrole. Pięknie. Tam jest jakiś koleś jeszcze oznaczony. A to jest chyba ten sam, który się oznaczył tam na górze? Ale blisko, ale blisko. Dobra, granat dymny na wszelki wypadek. Właśnie jak tym rzucić? A, tak po prostu. No dobra. Dobra, ten stoi tu. O, pięknie. Dawaj, podejdź. No, nie wierzę. Jezus Maria. Wstawaj, stary. Nie no, gleba! Dobrze. Jezu, ale żem się nie popisał teraz. Miałeś taka fajna akcja, że ją tak perfekcyjnie spieprzy. Co jest? Ktoś tu idzie? Kurde, i wszczeli alarm, no. Okej, okay, mogę tu iść dalej? Mogę. Bo nawet muszę. O Jezus! Ile tu jest typa? Ile tu jest typa? Nie! Idź! Idź! No idź mi stąd, chłopie! Wstawaj i uciekaj! Ja pierdzielę, miałem wejść i wyjść! No, pokaż się. Ja tylko czekam. Też ten granat dymny tak z takim opóźnieniem zaczyna działać. Gleba. Jeszcze ktoś? Jest, kurde. No nie. Biegnij. Gleba. I gleba. Jest? Jest, dobra. Zdaj mi to. Jezu, jak po prostu perfekcyjnie spieprzyć idealną akcję. Świetnie, fajnie, że ich jeszcze nawet nie widzę. No, więcej. I nie żyje. Nie, jeszcze żyje! Nie żyje. Ja pierdzielę. Ale ból. Ale ból. Kurde, jakby ten dym zaczął... Gdzie jestem? Zajebiście, to mnie nieźle cofnęło. O Boże, ale jak mi teraz obniży ocenę pewnie na koniec. Bo też z tego są znane gry Kojimy, że one są, że każda misja jest oceniana na koniec. Na jej koniec właśnie. Dobra, tu był gdzieś ten gościu. Się go trzeba pozbyć od razu. Okej, tutaj kogoś mamy. Stary, ja już usłyszałem z tej kasety wszystko, co chciałem. O Boże.
jak dobrą akcję po prostu spieprzyć. Teraz mi tego będzie szkoda, no. Ale mam amunicję przynajmniej uzupełnioną dzięki temu checkpointowi. O! Czy mogę wyłączyć prąd? Tak! I teraz kamery są wyłączone. Bardzo ładnie. Najbliżej jest ten koleś. Może ktoś inny jeszcze przyjdzie. Jeszcze tu idzie. Kurde, gdzie tu się schować? Dobra, tu się schowam, nie powinni mnie zauważyć. Może uda mi się jeszcze to naprawić. Kurde, ciągle mylę guziki. Dobra. Ten. Okej, ten finalnie tu nie wszedł nawet. Zajebiście. No to teraz ja sobie. Jezusie! No. Jest, dobra. Boże. Dlaczego on to tak. Dlaczego ja tak głośno tu musiałem otworzyć? No ale dobra, kamery są wyłączone dzięki temu, że wyłączyliśmy prąd. Czytaj, są unieszkodliwione. A razem z nimi możliwość bycia przez nie wykrytym. Kurde, tylko oczywiście moje celności to nie naprawi. Dobra, jest jeden, tu gdzieś ten jeszcze, ale ten nie wiem, czy się z checkpointem gdzieś nie prze... Nie, nie przeniósł się, dalej gdzieś tu stoi. O, nawet nie jeden. Prawie, prawie. Teraz wyprze... Pięknie. To jeszcze tamten koleś. Teraz żeby trafić tym pociskiem. Jeszcze troszeczkę. Nie wierzę! Tak prawie tak perfekcyjny strzał. No dobra. Dobra, trafiony raz. Tamten też. Okej, jest ciemno, także nic nie widzisz, a za chwilę nie będziesz też widział. No nie będziesz widział... Nie będziesz widział o wiele mniej. Kurde. Chciałem rzucić jakiś taki żarcik a propos snu i mi nie wyszedł. Ten już śpi. O, tu jeszcze jest ten koleś. No to ten też już śpi. Tamten też już zasnął, ale sobie go oznaczę tak na wszelki. Dobra, przeładować. I teraz, dzięki temu, że tu jest ciemno, to oni nie będą mnie widzieli. Dzięki czemu ja mogę sobie... Pięknie. Bardzo ładnie z nimi poradzić. To zabieramy teraz tego ziomka. I zrzucimy go tutaj. A on se trochę pośpi, więc w momencie, w którym my stąd będziemy odlatywać, to raczej nie powinno się nic takiego stać. To jest pytanie, w którą stronę iść? Czy niżej, czy wyżej? W sumie tu było chyba więcej przeciwników, a to chyba znaczy, że powinien tędy iść. O! O! Czy to ona? Chyba tak. Okej,
wejście po cichu. Tak jak powinienem za pierwszym podejściem to zrobić. Pas Ortega Andrade. Podwójny agent. Nieznana jest prawdziwa przynależność. Czytaj, nie wiadomo, komu naprawdę służy. Ona miała chyba dłuższe włosy, mi się wydaje. Też ma? Tak, w nogi załatwione? Mam nadzieję, że to nie przeze mnie. Też? Nie, ta ma, ta nie ma. Co, na nią się zlitowali, bo dziewczyna, slash kobieta? Chyba? Nie, no nie ma. I spokojnie, ja z tobą jestem. Dobra, może już tak... Nie to. Zawczasu przyzwijmy sobie ten śmigłowiec. Zobaczmy. Tu nie. Tutaj za duże zagrożenie. Tutaj też. Tutaj niskie. Dobra, to przyzwijmy go już tam i niech tam leci. No i świetnie. Teraz moja rola jest taka, żeby stąd wyjść i najlepiej nie dać się zauważyć. Oczywiście mógłbym sobie po prostu w sam środek tej bazy przyzwać, zamówić, jak to określić teraz, ten... Okej. Kurde, no. Szkoda, że nie mam granata usypiającego. Byłby bardzo na miejscu. Stoją tam jeszcze? Oj, stał bliżej niż sądziłem. O nie, 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 nie. Boże, znowu! Stawaj, stawaj, stawaj! Już! CQC, CQC! Dobra, wylecz się. Dobra, ona żyje, to najważniejsze. Ten co, uciekł? Poważnie? Okej, dobra, postrzeliłem go, zdążyłem go dziabnąć, więc zasnął, ale gdzie jest niego drugi koleś? Bo tu nie był sam. O! Proszę bardzo, wilku mowa. Gdzie on jest? Jakie enemy chopper? Dobra, nie. Spróbuję go odesłać w takim razie. Celuj w głowę. No to leć! No, brawo ja. Poważnie? Twarz.
No, nie wierzę. Ja jeszcze będę potrzebował treningu strzeleckiego. Dobra, czyli jednak wezwanie tego śmigłowca to był bardzo głupi pomysł. Tak wcześniej. Kurde, mam jeden pocisk usypiający. 50 metrów, ale do czego? Aha, dobra, to jest ta kamera. No bez jaj. Dobra, gdzie jest to wyjście? Znaczy wróć, nie wyjście. Nie, żadne logi. Logi nie interesują. Ja jestem gdzie? Jestem tu. A śmigłowiec jest tutaj. Dobra. Lećmy, póki mnie jeszcze nie widzą. Mam jeden pocisk usypiający. Będę musiał naprawdę bardzo dobrze go wykorzystać. Ale przy dobrych wiatrach oni będą zajęci... Kurde, co oni zrobili? Przy drgatach będą zajęci ocucaniem tych swoich ziomków. Co mi pozwoli gładko się stąd usunąć. Okej, okay, nie znaleźli nikogo. W sumie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dobra, wezwanie. Jestem tu. Śmigłowiec tu. Okej, czyli... O Boże, to jest tu na początku prawie! Nie ma nic bliżej? Ja pierdzielę i mój... Bez sensu go tam teraz wyzwałem, no. No dobra. Skoro tak się nie da... Jest gdzieś tutaj... Dobra. Skoro nie da się w sposób normalny, no to trzeba sobie radzić z tym, co się ma. Czytaj, przejść tam z buta, no bo nie mogę pojechać autem. Dobra, ej, oni jej coś zrobili, na pewno. Albo ją torturowali, albo coś. Co to było? Aha, magazynek na magazynek, zajebiście. To jest magazynek pusty do wabienia typów, więc średnio... Użyteczny, jeśli chodzi o przeładowywanie broni. Pusto. Ten gościu śpi, więc też nic się nie stanie. Tam kurde jakieś gdzie. Dobra, coraz lepiej. Jezu, jak się zląkłem! Ale dobra, na szczęście tylko lekko poświecił latarką, a to nie jest równoznaczne z wykryciem. Okej, tu powiem. Tu, kurde, no musi być koleś. Dobra, YOLO, jak teraz spudłuję. Jest! Udało się. Dobra, ostatni pocisk to był, ale na szczęście trafiony pocisk. No i okej. To już będzie koniec, tak mi się wydaje. Dobra, tu. Tak, w tym miejscu będzie lądował. I tak jest bardzo blisko bazy wroga, ale oni są też w miarę od siebie oddaleni. Tutaj jakieś informacje. Aha, dobra. Takie ogólne. Ona się teraz śmiała? Dobrze słyszałem? Walkman... No to już było. Dobra. Ląduj. Ej, serio, co oni zrobili, że ona ją teraz bawi coś? Ja też coś z brzuchem jej zrobili, no bo... Mówiła coś, że mój brzuch... Tak, znaczy mówiłem, mam rotała bardziej niż mówiła.
gdzie ten śmigłowiec? Leci, nie leci? Jest. Bardzo ładnie. Za chwilę wyląduje. Jakby ktoś się jeszcze nie domyślił, LZ to jest skrót od Landing Zone. Czyli strefy lądowania. Nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, z czego oni do niego strzelają. Dobra, już. Wsiadamy razem z nią. To już jest końcówka. Kompletna. Tej misji, więc lecimy stąd. Wow! Jakiś mocniejszy strzał. Okej, tam były jakieś typy jeszcze. Tam jakiś typ. Kolejny mocniejszy strzał. Okej, ale to koniec misji. Udało się nam uciec. Na szczęście. Ale mi się to też udało, jak chyba nie spieprzyć na koniec. O! Osiągnięcie upadek. Okej, zobaczmy. Ranga A? Nie tak źle nawet. No reflex. Aha, że bez tego. Bez tego trybu refleksu. Czyli tak bez wykrycia. Bycia zauważonym. Dobra, dwie powtórki. No, bo jedna po śmierci. O, ej, sporo punktów za tych więźniów dostałem. 6 za 6, 21 tysięcy. Czyli jakieś... 2 z hakiem? Za jednego? Bo nie powiem, że 3. Aż nie, właśnie nie, 3 z hakiem. To będzie. No dobra, nieważne. Combat Alert 1. 73 minuty zajęła mi ta misja. Ale też większość to było czekanie, aż się dźwięk wyteguje, więc no, nie jest tak źle. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak się to kończy. Ona jest cała pokryta krwią. Co, oni operowali ją, czy co? Snake. Wow, ej, no nie wierzę! Co, jakiś wróżbitach jestem? O kurde. Nie ma czasu jej znieczulić, będzie ją na żywca musiał otworzyć. Mam nadzieję, że gościu wie, co robi, bo inaczej... Oj, oj, oj! W razie gdyby ktoś miał wątpliwości, robienie takiego zabiegu na żywca jest kurewsko bolesne. Nie polecam. I nie, ja takiego zabiegu nie przechodziłem, ale nie trzeba go przechodzić, żeby to wiedzieć. Nie bez powodu podczas operacji podaje się ludziom środki znieczulające. Chyba jelito cienkie właśnie powoli wychodzi. Co, nie pod miednicę? Bo tą łapę chce wsadzić?
czy pod Jelita? Jezu! Serio, bomba z pacywką! No jaja se chyba robicie! Jezu! Aż mnie dreszcze przeszły. What's up, Huey? Our guests are right on time. Document destruction and hangar decontamination are complete. AFVs have been stowed away, and Zeke's on the seafloor along with a nuke. Everyone's got their story straight. The guided tour will be wrapped up by the time you get home. Make me proud. By the time they leave, I'll have the IAEA praising us as the poster boys for world peace. Out. Okay. Zeke to chyba jakiś Metal Gear, jeśli dobrze kojarzę. A Metal Geary w tej serii to nie przelewki. Wow. Wow! Co jest? My jesteśmy w tej bazie, jak rozumiem, tak? Rozwalone wszystko. Znaczy, no rozwalone, no w większości rozwalone, jak na razie większość to też płonie. Ej, nie ma bata, to nie może być ta cała inspekcja. To jest... są jacyś przeciwnicy chyba od nas, którzy nas najechali. Pod chyba przykrywką tej całej inspekcji. Żeby wiecie, nie domyśliliśmy się. A my się niestety daliśmy chyba na to złapać. No, Snake ma lepszego cela niż ja. Serio? Postrzelił go? On go postrzelił i pośmiertnie koleś jeszcze zdążył nacisnąć ten cholerny spust i wystrzelić z tego RPGa. No, jakby ten jeszcze zdążył, to było lekkie przegięcie. Dobra, mamy Millera. Kilku naszych. No cała baza po prostu w drobny mak. Aha, i co, i wszyscy nasi po prostu zginą, tak? No i super, koniec amunicji. Ale czuć tą braterskość w ich poczynaniach. Bo Miller mógł równie dobrze teraz Snake'a po prostu zostawić. Ale czekał i chciał go ocalić. Semper Fi. Ja pierdzielę. I nawet nie chcę myśleć, ile oni to musieli budować. To jest po prostu całokształt robienia czegoś takiego. Budujecie sobie coś takiego. Kazuhila Kazmiller. Adwokat i dowódca. No się nie dziwię, że on jest wkurwiony. Pewnie każdy by był.
budować coś takiego ileś lat, a ktoś wam to zniszczy w 3 dni na przykład. Ona wstała i napluła mu krwią, czy taki oddech nagły wzięła i dlatego stąd ta krew? Miller, weź się uspokój! Co? O kurde! I co, i to jest koniec? Tak, to jest koniec! Nie było inspekcji. Teraz pytanie, czy oni ściemniają, żeby nie wziąć za to odpowiedzialności, żeby, wiecie, umyć ręce od tego, czy faktycznie nie było inspekcji? Nieznane zniszczenia, nieznane liczby ofiar i czy ktoś przeżył? Your favorite song. Nicola Bart. Immigrants wrongly executed. But their death served as a message to others. Schoolface teraz gada. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world? Ja pierdzielę. Takie zakończenie. Nie wierz. To się nazywa zrobić końcówkę. Do gry na bagatela godzinę. Dobra, czy mogę pominąć napisy, czy nie bardzo? Chyba mogę. Cypher's been in hiding ever since his grand experiment. No one's seen him in years. All we hear are orders delivered by proxy. Except you. You met with him, face to face, in order to contact Big Boss. Tell me where he is. Where is Cypher? Where is Zero? I've never known choice. Where I was born, the language I speak. I've never had the freedom to choose for myself. But you, right now, are free. Do as you will. This will save Big Boss. It may. Will you really kill Zero for me? Not for you. Chyba rozmowa Schoolface'a z Paz. Tak sądzę. Zero is... I co to było, przepraszam?
jakieś daty teraz lecą? Chyba historyczne, tak mi się wydaje. Ej, halo, co... Jakby, co to było? Ona dostała... Oni zaczęła mówić i dostała gonga i straciła przytomność? Ciąg dalszy w fantomowym bólu. Super, ale co to za koniec ma być? Co to było? Z tą rozmową. Bo to się, to mogło nam jakieś spoilery rzucić do Phantom Pain, a ja wolę takowych uniknąć. Te jakieś nagrody widzę wskakują. No, snajperka, nieźle. Okej, okay, trzecia z siedmiu kaset. Aha, i teraz się odblokowują różne misje, widzę. No dobra. Coś jeszcze? Nie wiem. Nie, to tyle. Dobra. No to cóż, 9% kompletacji tegoż tutaj, no ale no ode mnie to na razie tyle, nie? No niewiele już tutaj będę robił na nagraniach. Jak mówiłem, to jest tylko prolog, nie? Save data upload. W sensie? O, tak, poproszę. Bo czemu by nie? Dziękuję. No i dobra, ja wychodzę z gry, lecę do Phantom Pain, a my widzimy się zaraz w kolejnym, no, z mojej perspektywy w kolejnym odcinku, a z waszej, nie wiem, może za dwa dni. Dobra, póki co ode mnie to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku już w The Phantom Pain.